Annuncio bobis gaudium manium. Abemus papam. W Chrystusie odkupicielu. Opatrzność Boża przezwycięża zło. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 11 czerwca 1986 roku. W poprzedniej katechezie staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie o Bożą opatrzność, nurtujące człowieka wszystkich epok w obliczu rzeczywistości zła i cierpienia. Słowo Boże oświeca nas stale w tym względzie, mówiąc, że mądrości Bożej zło nie przemoże. I że Bóg nie chce zła, ale dopuszcza jego istnienie w świecie z uwagi na wyższe cele. Dziś pragniemy zwrócić się do Jezusa Chrystusa, który w swej tajemnicy paschalnej daje pełną i kompletną odpowiedź na to dręczące człowieka pytanie. Przede wszystkim zastanowimy się nad tym, że święty Paweł głosi Chrystusa ukrzyżowanego jako moc Bożą i mądrość Bożą, w której zawiera się zbawienie dla wierzących. Jest to z pewnością moc przedziwna, jeśli objawia się w słabości i w poniżeniu, w męce i śmierci krzyżowej. Jest to też mądrość przedziwna, nieznana światu poza objawieniem Bożym, w odwiecznym planie Bożym, a z kolei w opatrznościowym działaniu Bożym, w dziejach człowieka, wszelkie zło, a w szczególności zło moralne, grzech, zostaje podporządkowane dobru odkupienia i zbawienia właśnie przez krzyż. I zmartwy w stanie Chrystusa. Można powiedzieć, że w nim Bóg wyprowadza dobro ze zła, wyprowadza je poniekąd z samego zła grzechu, którym było cierpienie niewinnego baranka i jego straszliwa śmierć na krzyżu, jako ofiara za grzechy świata. Liturgia Kościoła nie waha się tu mówić o felix kulpa. Tak więc na pytanie, jak pogodzić zło i cierpienie w świecie? z prawdą o opatrzności Bożej. Nie możemy odpowiedzieć w sposób definitywny, nie odwołując się do Chrystusa. Z jednej strony bowiem Chrystus, słowo wcielone, potwierdza przez swoje życie w ubóstwie, w poniżeniu i trudzie, a zwłaszcza przez swoją mękę i śmierć, że Bóg jest z każdym człowiekiem w jego cierpieniu, że sam to wielorakie cierpienie ziemskiej egzystencji człowieka niejako przyjmuje na siebie. Równocześnie zaś Jezus Chrystus objawia, że to cierpienie posiada odkupieńczą i zbawczą wartość i moc, że w nim przygotowuje się właśnie owo dziedzictwo niezniszczalne, o jakim mówi święty Piotr w swoim pierwszym liście: Dziedzictwo, które jest zachowane dla nas w niebie. Prawda o opatrzności zyskuje w ten sposób poprzez moc i mądrość Krzyża Chrystusowego swe definitywne znaczenie eschatologiczne. Ostateczna odpowiedź na pytanie o zło i cierpienie w wymiarach ziemskiego bytowania człowieka zostaje udzielona w objawieniu Bożym z perspektywy predestinatio in Christo, z perspektywy powołania człowieka do życia wiecznego, do udziału w życiu samego Boga. Tę właśnie odpowiedź przyniósł Chrystus i potwierdził ją do końca swoim krzyżem i zmartwychwstaniem. W taki sposób wszystko, również zło i cierpienie w świecie stworzonym, a zwłaszcza w dziejach człowieka, jest poddane owej niezgłębionej mądrości, o której z uniesieniem pisze święty Paweł, o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Jest to bowiem w takim zbawczym całokształcie owa mądrość, której zło nie przemoże. Mądrość ta jest zaś pełna miłości, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. O tej właśnie mądrości, pełnej miłości i współczucia dla cierpiącego człowieka, mówią pisma apostolskie, pomagając strapionym wiernym w rozpoznaniu drogi łaski Bożej. Tak więc święty Piotr pisze do pierwszego pokolenia chrześcijan Radujcie się, Choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. I dodaje: przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. To ostatnie zdanie nawiązuje do Starego Testamentu, w szczególności do księgi Syracha, gdzie czytamy: W ogniu doświadcza się złoto a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia. Podejmując ten sam temat, święty Piotr pisze w dalszym ciągu swego listu. Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. W podobnym sensie wypowiada się apostoł Jakub, gdy wzywa wiernych, by radośnie i wytrwale znosili wszelkie próby. Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym. Wreszcie święty Paweł w liście do Rzymian porównuje cierpienia człowieka i świata do bólów rodzenia całego stworzenia, mówiąc przede wszystkim o westchnieniach. Tych, którzy posiadają pierwsze dary ducha i oczekują ostatecznego przybrania za synów, czyli odkupienia naszego ciała. Dodaje jednak, wiemy też, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I dalej, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. Kończąc zaś, pisze. Jestem pewien, że ani życie, ani śmierć, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Obok Ojcostwa Bożego ujawnionego w opatrzności Bożej, pojawia się również Boża Pedagogia. Trwajcież w karności, Bóg obchodzi się z Wami jak z dziećmi, jakiż to bowiem syn, którego by Ojciec nie karcił. Bóg czyni to dla naszego dobra. Aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Tak więc cierpienie, widziane oczyma wiary, chociaż jawi się jeszcze jako najbardziej mroczny aspekt losu człowieka na Ziemi, to równocześnie odsłania tajemnicę Bożej Opatrzności, zakorzenioną w objawieniu Chrystusa, a zwłaszcza w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu. Może się oczywiście zdarzyć, że na pytanie o zło i cierpienie w świecie stworzonym przez Boga. Człowiek nie znajduje odpowiedzi doraźnej, zwłaszcza gdy nie ma żywej wiary w tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa. Stopniowo, z pomocą wiary podsycanej modlitwą, odsłania się prawdziwy sens cierpienia, którego każdy człowiek doświadcza w tym życiu. Dzieje się tak za sprawą Słowa Bożego objawienia i nauki Krzyża Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Sobór Watykański II mówi. Przez Chrystusa i w Chrystusie rozjaśnia się zagadka, enigma cierpienia i śmierci, która przygniata nas poza Jego Ewangelią. Odnajdując przez wiarę tę moc i tę mądrość, znajdujemy się na zbawczych drogach Bożej opatrzności. Potwierdza się wówczas znaczenie słów psalmisty: Pan jest moim pasterzem, chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Opatrzność Boża oznacza zatem to, że Bóg towarzyszy człowiekowi na jego drodze. Tak więc prawda o opatrzności, która u swoich podstaw związana jest z tajemnicą stworzenia, musi być jednak odczytywana w kontekście całego objawienia, w kontekście całego kredo. W sposób organiczny wchodzi w prawdę o opatrzności, objawienie przeznaczenia człowieka i świata w Chrystusie, objawienie całej zbawczej ekonomii oraz jej urzeczywistnianie się w dziejach. Prawda o opatrzności Bożej jest też najściślej związana z prawdą o królestwie Bożym. I stąd kluczowe znaczenie posiadają słowa Chrystusa wypowiedziane w bezpośrednim związku z jego nauką o opatrzności. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Prawda o Bożej opatrzności czyli o transcendentnym władaniu Boga stworzonym światem, staje się zrozumiała w świetle prawdy o Królestwie Bożym, o tym królestwie, jakie Bóg odwiecznie zamierzył urzeczywistnić w stworzonym świecie na gruncie przeznaczenia w Chrystusie, w tym, który jest pierworodnym całego stworzenia. Nasze katechezy środowe skupiają się wokół tematu Opatrzność Boża. Już któraś z rzędu jest na ten temat. W szczególności powraca to pytanie: w jaki sposób pogodzić opatrzność Bożą, ojcowską troskę Boga o stworzenie, o człowieka, z istnieniem zła w świecie, w szczególności z istnieniem cierpienia, niejednokrotnie cierpienia istotnie winnych? To jest pytanie, które człowiek zadaje sobie odwiecznie, pytanie, które zresztą, jak mówiłem w poprzednią środę, jest obecne, wyraziście obecne. W tekstach biblijnych, na stronach Pisma Świętego. Wystarczy przypomnieć ze starego Testamentu, Księgę Hioba. A żeby szukać odpowiedzi na to pytanie, trzeba oczywiście to Pismo Święte w całej jego prawdzie odczytać do końca, a więc Księgę Hioba oczywiście także, ale koniecznie trzeba doczytać do końca Nowy Testament, Ewangelie, listy Świętego Pawła, Świętego Piotra, Świętego Jakuba. To wszystko, co zostało nam objawione w Krzyżu Chrystusa, w jego męce i śmierci. Ostateczną odpowiedź na to pytanie, w jaki sposób pogodzić, w jaki sposób Bóg sam godzi swoją opatrzność i zło w świecie, a zwłaszcza cierpienie, w jaki sposób z tego zła wyprowadza dobro i to dobro definitywne, dobro zbawienia, dobro Królestwa Bożego, znajdujemy w Krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa. I dlatego też święty Paweł z taką mocą głosi: że Krzyż jest mocą Bożą i mądrością Bożą cała moc Boża i cała mądrość Boża jedna w drugiej zawarta, jedna przez drugą urzeczywistniana wyraża się i staje się dla nas zrozumiała i dostępna przez Krzyż Chrystusa. To jest pierwszy wątek dzisiejszych rozważań. Drugi wątek który również w parze z nim przebiega w tej katechezie środowej. To jest temat próby. Życie ludzkie tutaj na Ziemi jest próbą. Istnienie zła i cierpienia przyczynia się do tego, że człowiek żyjąc tu na Ziemi przechodzi przez próbę. I jak już Stary Testament się wyrażał, jak to powtórzyli apostołowie, zwłaszcza święty Piotr, w tej próbie życia, doświadczenia, cierpienia sprawdza się człowiek, sprawdza się jego wiara, tak jak złoto w ogniu. To jest inny aspekt tej samej prawdy, która stanowi temat dzisiejszego naszego rozważania na temat opatrzności Bożej. Ta prawda o opatrzności Bożej jest szczególnie ważna dla ludzi, którzy przechodzą przez doświadczenia i próby. Jest ważna dla każdego z nas, jest ważna dla każdego Polaka, jest ważna dla naszego narodu. Patrzmy wciąż w tajemnicę Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, a żeby nie załamywać się, nie poddawać się poczuciu, że zło zwycięża, wierzyć w zwycięstwo dobra i do niego dążyć, a równocześnie mężnie przyjmować próby. Z tym krótkim rozważaniem, a raczej streszczeniem rozważania dzisiejszej katechezy, łączę pozdrowienie i błogosławieństwo dla wszystkich tu obecnych oraz dla wszystkich moich umiłowanych rodaków w ojczyźnie. Anche vici tu, noventu, advenia prenunti tu, e ad via tua lontastua. Ci pur in cielo e in terra, fa nel nostro quotidiano da novissorie. Nobis vita nostra, mittimus, e dimita noi si levita nostra, sicura nostri vittime, devitori per i nostri, e tre lo si induca in tentazione, se libera liberano amma